Dzień dobry, nazywam się Magda Jarząbowska, jestem biologiem i chciałam dzisiaj spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy zwierzęta mają jakąś temperaturę ciała? Oczywiście, że mają. W dodatku, są zwierzęta, którym ta temperatura się zmienia, a są takie, które mają ją stałą. Te, którym się zmienia, nazywamy zmiennocieplnymi i tak naprawdę to jest chyba większość zwierząt na Ziemi, bo tutaj zaliczymy wszystkie bezkręgowce, między innymi owady, pajęczaki, ale także ryby, płazy i gady. Co to znaczy, że one są zmiennocieplne? To znaczy, że ich temperatura ciała zależy od temperatury otoczenia. Na pewno widzieliście to na własne oczy albo znacie z jakichś filmów. Taką sytuację, że na przykład jaszczurka albo wąż wygrzewa się na słońcu. No to właśnie po to, żeby rozgrzać swoje ciało. Natomiast te drugie zwierzęta, które mają stałą temperaturę, określamy jako stałocieplne. No i tu jesteśmy w mniejszości, bo to są ssaki, w tym ludzie i ptaki. Czy utrzymanie stałej temperatury, czyli niezależnej od otoczenia, jest przydatne? No pomyślcie sami. Oczywiście, że tak. Dzięki temu możemy normalnie funkcjonować w tak skrajnych temperaturach jak na przykład minus 40 albo plus 40 stopni. Nasze ciało, niezależnie co się dzieje dookoła, cały czas ma w miarę stałą temperaturę. Czy trudno taką stałą temperaturę utrzymać? Tak, to wymaga od naszego ciała ogromu energii. Ale mamy do tego specjalny mechanizm, specjalne urządzenie. Ja lubię je porównywać do termostatu w piekarniku. To jest takie specjalne urządzonko w naszym mózgu, które pilnuje, jeśli nasze ciało odpowiednio sobie nastawi, żeby cały czas w ciele była jedna stała temperatura. Czy wszystkie zwierzęta stałocieplne mają jedną temperaturę? Oczywiście, że nie. My ludzie średnio mamy tak mniej więcej 36,6 stopnia Celsjusza. Jest wiele zwierząt, które mają temperaturę od nas niższą, na przykład torbacze, czyli takie sympatyczne zwierzęta żyjące głównie w Australii. Ich przykładami są kangury. Ich średnia temperatura to jest mniej więcej między 33 a 35 stopni Celsjusza. Ale na przykład nasze ukochane pieski i kotki mają temperaturę od nas wyższą. Średnio jakieś 38-39 stopni, z tym, że im mniejszy piesek, tym jego temperatura będzie wyższa. A ptaki to już w ogóle nas przebijają, bo ich średnie temperatury to między 40 a 44 stopnie Celsjusza. Moi drodzy, czy może się zdarzyć taka sytuacja, że to urządzonko w mózgu, czyli ten nasz termostat, zostanie przekręcony i będzie pilnował jakiejś innej temperatury, na przykład wyższej? Tak, i doskonale tą sytuację znacie. To jest gorączka. Większość osób bardzo gorączki nie lubi, no bo wiadomo, jak się wtedy czujemy, tak? Boli głowa, jest nam słabo, nie jesteśmy w stanie nic robić, no i przede wszystkim jest nam gorąco, bo faktycznie nasza temperatura ciała się podwyższa. U ludzi mówimy o gorączce, kiedy mamy powyżej 38 stopni Celsjusza. No i teraz, większość osób myśli, że gorączka to jest coś, z czym należy walczyć, że to jest coś złego. No absolutnie nie! Moi drodzy, nasze ciało samo przestawia ten termostat i celowo nas podgrzewa, bo w wyższej temperaturze wszystkie procesy w ciele zachodzą szybciej, a przede wszystkim szybciej i wydajniej działają nasi obrońcy, czyli białe krwinki. A przecież o to chodzi, żeby one rachciach poradziły sobie z naszymi wrogami, czyli wirusami i bakteriami. Czy zwierzęta mogą mieć gorączkę? No tak, oczywiście. Tylko u zwierząt będzie to oznaczało inną temperaturę. U naszych kochanych piesków to będzie na przykład 39-40 stopni. To jest wtedy już taka gorączka, z którą należy się udać do weterynarza koniecznie. Ale źródło, ona ma dokładnie takie samo. To znowu jest objaw, że ciało psa lub kota broni się po prostu przed jakąś chorobą. Kolejną sytuacją, w której temperatura naszego ciała może się zmienić, to jest tak zwana hipertermia, czyli po prostu po ludzku mówiąc przegrzanie. Czym ono się różni od gorączki? Przy przegrzaniu nic się nie dzieje z naszym termostatem. On jest cały czas w tym miejscu, w którym był. Po prostu na skutek czynników zewnętrznych nasze ciało się nagrzewa. To może się zdarzyć na przykład podczas intensywnego treningu albo kiedy jesteśmy w strasznym stresie. I to samo dotyczy naszych podopiecznych, czyli psów i kotów. Takie przegrzanie, jeśli ten czynnik grzejący w miarę szybko ustanie, nie jest groźne. Ale jeśli będzie trwało bardzo długo, na przykład zamkniemy psa w rozgrzanym aucie na kilka godzin, może dojść do udaru cieplnego i to jest już bardzo groźne, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Żeby ten termostat prawidłowo działał, żeby nie musiał się za bardzo wysilać, nie musiał za bardzo pilnować nas, żebyśmy się ani nie wyziębili, ani nie przegrzali, no to warto mu troszeczkę pomagać i do takich udarów nie dopuszczać.